To oni przez najbliższe 4 lata będą dbać o interesy mieszkańców naszego regionu. 1 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach po raz pierwszy obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 5. kadencji. W gronie 30 nowych radnych znalazło się 17 przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, 8 członków Prawa i Sprawiedliwości oraz 3 reprezentantów Platformy Obywatelskiej i 2 Komitetu SLD Lewica Razem. Zgodnie z tradycją, po otrzymaniu nominacji z rąk przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, obecni na posiedzeniu radni złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, przez suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko za pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Na nowego przewodniczącego Sejmiku wybrano Arkadiusza Bąka, pełniącego obecnie funkcję wiceministra gospodarki, a wcześniej dyrektora Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. W parlamencie go obserwuję te zalety i wady różnego trybu procedowania w organach uchwałodawczych i myślę, że da się to wykorzystać. Poza tym też wiedza, którą siłą rzeczy nabyłem na stanowisku, które w tej chwili pełnię, też powoduje, że jakby widząc inne regiony naszego kraju, mogę po prostu, ale to już również dla pełnienia funkcji radnego, wykorzystywać to doświadczenie, co dobrego robią inni. Ja bym chciał zaproponować przede wszystkim sprawne procedowanie i skupianie się na tematach merytorycznych. Ja jestem z wykształcenia inżynierem i ekonomistą, ale mam taką silnie inżynierską wadę, że kiedy odbywa się pewnego rodzaju przedłużanie tematów czy nadmierne przeciąganie jakiejś dyskusji, to we mnie rośnie taki bunt wewnętrzny i pewnie kiedyś tam będzie widać ten bunt. W prezydium Sejmiku na stanowisku wiceprzewodniczących zasiadać będą także Tadeusz Kowalczyk, Andrzej Pruś oraz Grigor Szaginian. Radni powołali także nowy zarząd województwa. Bezwzględną większością głosów, 20-28, zadecydowano, że na jego czele ponownie stanie Adam Jarubas, który marszałkiem województwa będzie już po raz 3. Obejmując stanowisko, zaapelował do radnych przede wszystkim o współpracę ponad politycznymi podziałami. Zapraszam dzisiaj do współpracy radnych, samorządowców wszystkich opcji politycznych. Tak się składa, że samorząd województwa jest bardzo istotnym elementem tej szerokiej mozaiki samorządowej. Także dzisiaj też kieruję zaproszenie do współpracy do wszystkich samorządowców gmin, miast, powiatów, bowiem tylko w takiej wzajemnej współpracy nasze województwo będzie mogło się rozwijać dynamicznie i wykorzystywać swoje szanse. Jako radny kolejnej kadencji i ponowny marszałek za zadanie stawia sobie kontynuację dotychczasowych prac na rzecz regionu, a zwłaszcza wykorzystanie szans, jakie dają nowe fundusze unijne. Podstawową kompetencją samorządu jest rozdział, mądry rozdział funduszy i już w tym tygodniu zapadną kluczowe decyzje w Brukseli w ostatecznej rundzie negocjacji, ile na jakie dziedziny będziemy mogli tego budżetu unijnego przeznaczyć, ale oczywiście ważne są też inne elementy pracy, podtrzymanie dobrego funkcjonowania instytucji takich jak jednostki ochrony zdrowia, jednostki kultury, dobrej jakości dróg, także tych zadań na samorządzie i odpowiedzialność spoczywa olbrzymia, także mam nadzieję na taką bardzo zgodną pracę mimo naturalnych różnic koalicyjno-opozycyjnych. Wicemarszałkiem będzie Jan Maćkowiak, członek zarządu poprzedniej kadencji, a obecnie także radny województwa. Obok niego w zarządzie zasiądą również Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek oraz Agata Binkowska. Myślę, że kolejna kadencja i skutki tej kadencji to odbieram jako dobra ocena mojej pracy w infrastrukturze. Przypomnę, że nadzorowałem obszary infrastruktury, transportu, innowacyjności. Myślę, ukończone wielkie inwestycje, realizowane także te trudne inne, dobre plany na najbliższą perspektywę finansową, to także dobra ocena mojej pracy i ludzi, z którymi współpracowałem. Po raz kolejny nowi radni spotkają się już za tydzień, aby powołać nowe sejmikowe komisje tematyczne oraz przystąpić do prac nad uchwaleniem przyszłorocznego budżetu.